program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Witamy Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj z Mirosławem ponownie u Państwa gościmy. W terenie zresztą. Chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony. Mirosław był na wycieczce i mimo tego wieku, jakim się szczyci, wrócił do nas. W świecie byłem, w świecie. Wrócił, proszę Państwa. W Egipcie oglądałem progi zwalniające, że progi zwalniające w Egipcie są dwukrotnie większe niż u nas i oni tam naprawdę muszą tak, zatrzymać. I mają dwa metry głębokości, tak, każdy zatrzyma tak się. Jest. I w tamtym roku, jak polski autokar nie zwolnił, prawda, no to wywaliło go na bok, prawda, i było to też chyba... No i mam Mirosław co opowiadać, jak zwykle, jak? O tej tak, wycieczce, ale ja chciałem powiedzieć najważniejsze, że wróciłeś, bo nie byłem pewny. A to znaczy, że wybiorę wolność, tak? Drodzy Państwo, dzisiaj w tle mamy te nasze rondo nazywane blacharzy. Co prawda już pewnie wszyscy jesteśmy zmęczeni tym rondem, my też. I w ogóle nam tu nie po drodze i nie będziemy dzisiaj analizować tych linii, zawijasów, zygzaków. Tak. Chcielibyśmy tylko jedno Państwu przypomnieć i może każdemu z osobna... Jest to złe rozwiązanie. Włączcie... Można powiedzieć do... dużym poważaniu tak. Je mamy, ale nie skutkuje. Włączcie przed tym punktem, bo tak go nazwijmy, czarną strefę, włączcie wszystkie możliwe systemy bezpieczeństwa w głowie i naprawdę do momentu, aż bym nawet powiedział, że nawet jednego z rodziny wyślijcie przed rondo, żeby zobaczył, co tam się dzieje, bo ofiar mamy tam naprawdę grubo i tam powinna powstać taka tablica i na tej tablicy, tak jak te czarne punkty w Polsce, X-y tylko być dopisywane, powinny być, to moim zdaniem. Mieliśmy dobry pomysł, egipskie progi zwalniające, ale nie wprowadzono tego w życie. Chociaż ja powiem Wam tak, no jeżdżę tu czasami sobie z tej strony głównie, z tej strony i mam wrażenie, że no tam jakieś bardzo ostrzegawcze, interaktywne tablice to by zrobiły swoją robotę w swoim czasie, bo tak naprawdę stoi tam znak, nie, uwaga na drogę z pierwszeństwem przejazdu i wszystko. Ale takiego wzmocnienia sygnału, no... Niekoniecznie w postaci egipskich progów zwalniających, prawda, żeby to wywróciło, ale jakiejś takiej wielkiej, świetnej tablicy z napisem interaktywnej stop, uważaj, tracisz pierwszeństwo, mogłoby być. No ale niestety jest jak jest, coraz więcej zarabiają, prawda, firmy ubezpieczeniowe, to tracą, a zarabiają firmy, które naprawiają te samochody, no bo mamy, pokazujemy to jako nierozwiązany od lat problem dróg w Suwałkach. A zaraz przeniesiemy się na następne rondo. Tam jest dopiero ciekawa sprawa. Na państwowej drodze, krajowej. To może, drodzy Państwo, nie tak, że mamy same złe rzeczy oczywiście, bo to... Nie. Ja zawsze chwaliłem, pamiętasz, gdzie byś program nie zobaczył, zgorzkniały do szpiku tak, kości. Stary pierdyk, że tak ale powiem. Ale korzystając z okazji, mi się przypomniało, bo cię tutaj takie wcześniej padały zarzuty, że tam albo przeciwko miastu jesteśmy, albo policji. Pewnie to nieprawda, aczkolwiek chciałbym powiedzieć o fajnej rzeczy, bo... codziennie muszę przemieszczać się w stronę tutaj granicy litewsko-polskiej turystyku, codziennie rano jeżdżę. No i drodzy Państwo, kochani, tam są patrole usytuowane policji ze względu na przekraczanie granicy nielegalne. I tym zajmują się procederem różne dziwne osoby, przeważnie obcokrajowcy. I z tego tytułu właśnie mamy wzmożone kontrole policyjne. I co mnie zaskoczyło, właściwie to bardzo pozytywnie, bo zdarza się wieczorem, rano, w nocy, kiedy zatrzymywany jestem na przykład do kontroli, ci po prostu ludzie, policjanci, ja nie wiedziałem, że tak może to się kontrol odbywać. Ona jest naprawdę, i nie żartuję teraz, jest na poziomie, jest grzeczna, jest kulturalna, jest z uśmiechem. Tak,
I tu, to młodzi ludzie? Młodzi ludzie. Wiedziałem, że to głupio zabrzmi, ale kurde, naprawdę ja jestem z nimi przy tej robocie i tu wielki szacunek za to, bo często tutaj za te mandaty, za te łapanki to my niezbyt przychylnym okiem i nie mówimy pozytywnie za bardzo o tych funkcjonariuszach, którzy tak dziwnie to załatwiają, ale tu w tej sytuacji to ja jestem, powiem, podziwiony, ja naprawdę. Patrzę, odkaszlujesz troszkę, bo coś tam kiedyś słyszałem troszeczkę jakieś opinie inne, chyba gdzieś przekroczyłeś prędkość, ale a propos tej prędkości... Nie, no za przekroczenie prędkości każdy, no jak ja, ty, każdy powinien oberwać. A ja teraz w drugą stronę od razu. Ale jeszcze raz dokończmy. Wielki szacunek dla tych panów, którzy... Dobra, a ja w drugą stronę dotyczącą szacunku. Słuchajcie, wyściganci, którzy pędzą szybko przez teren zabudowany, zamieszkały, jak to się mówi, ponad 50 na godzinę nawet, prawda, to pamiętajcie o jednym. Bo szereg było takich przypadków w Polsce, ale i również u mnie, że przekroczyliście szybkość dozwoloną o 1 km, czyli jechaliście 101 na godzinę w terenie zabudowanym i wypadło więcej jak 51, zatrzymano wam prawo jazdy na 3 miesiące. Nie poddawajcie się temu. 101 km na godzinę to mieści się w błędzie urządzenia, które mierzyło tą prędkość, czyli tak zwanego radaru popularnie. On do 3 km na godzinę ma rozpiętość. Możecie swobodnie iść do sądu i to jest 101 nie. Owszem, zapłacicie te 1500 mandatu, bo to się wam należy, ale nie powinniście wtedy tracić prawa jazdy. Ten 1-2 km, to co było podawane, jest nieprawidłowością, którą stosuje, prawda, akurat policja przy pomiarze. I to tyle, no. Ale ja jeszcze, mi się przypomniała jedna rzecz. Miałem ostatnio klienta i dużo jest tych takich klientów, ale akurat ten mi utkwił w głowie i mówi, że ma tego typu przypadłość, tu grupa, tam nie powiem, taka znana, starszy pojazd i mówi 120 na godzinę przy takim poruszaniu się traci moc. Ja mówię, a gdzie pan chce jeździć? No jak gdzie? No tutaj. No proszę pana, ja nawet próby nie wykonam na tym modelu, więc taka ciekawostka. Po co nam te prędkości, skoro i tak nigdzie nie możemy jeździć? Przenosimy się. Pewne luki. Rondo wyjazdowe, prawda, do granicy z Litwą, na Budzisko. No, przyjechaliśmy. No jesteśmy tak znowu, przyjechaliśmy. I spójrzcie państwo na tę tablicę. Wjeżdżamy do miasta. Tak. Do miasta Suwałk. Starą drogą w tej chwili pokazujemy. Z Budziska, stara droga z Budziska. Ale przy nowej stoi taka sama, podobna kieruje. No i właściwie to gdzie jechać, jakby ktoś chciał do Suwałk? No właśnie, no nie jechać. Gdzie jechać, jakbyście chcieli do Suwałk dojechać? Inicjatywa była taka, że ten Suwałk będzie wiedział, gdzie są Suwałki, a ten spoza Suwałk to wcale nie musi wiedzieć. Tylko będzie wiedział, że to centrum Rutki Tartak. Bardzo ładne zresztą. Czyli to jest bardzo droga ładne. Na Rutkę Tartak i tam dojedziecie do centrum, prawda? Tak? Tak, prawda, zarządca drogi, prawda, takie piękne, rozumiecie? Ja rozumiem, że to jest kara dla naszego miasta i dla mieszkańców, tak. Żeby broń Boże nikt tutaj nie zajechał. Wykryliśmy spisek władz. Międzynarodowy? Tak, ale nie, o tym pewnie decydowały wojewódzkie władze. I ciągle, jak widzicie, Suwałki pominięte. Niby śmieszna sprawa. Niby pominięte w dotacjach. Nawet w informacjach nie ma tego miasta. Nie znajdziecie, prawda, że można tędy zjechać. Może tam, ja za 6 km, jakbyście posmalili to obwodnicą na Warszawę, to wtedy znajdziecie tam, no, Suwałki w lewo, nie? Gdzieś tam, prawda, zjechać. Najpierw trzeba w prawo, żeby zjechać do miasta w lewo. Ale tu, od granicy, tu, od Litwy, wszędzie, którzy wracają, mówisz, skąd wracacie, prawda, bracia z Litwy, to jest taka, dojedziecie do Suwałk. Taka droga w Stanach Zjednoczonych, chyba o numerze 57, tak? Taka sławna 57. 57, mniej więcej to tutaj. To jest takie miasto, o którym lepiej nie wspominać. No, co bardzo nas, zresztą, nie ukrywam, boli. Do Suwałk, nie? Do Rutki Tartak, tak. Ale w gruncie rzeczy można powiedzieć, Robert, że to
zaczynam podejrzewać, że gdzieś lobbowałeś. Maczałem tam palce. Ja ci powiem, bo tam gdzieś się przeniosłeś w te okolice. Tak, tam i tam jest, korzystałeś, tam jest bardzo ładne centrum miasta i bardzo ładna miejscowość i bardzo prężna, no ale stoimy przed Syłokami, nie przed Rudką Tartą. Tak jest. Następny temat, proszę Państwa, to myślicie sobie, że jak już poza drogami sobie gdzieś zjedziecie i mamy piękne okolice, jeziora, lasy, że możecie wszędzie tam wjechać samochodem? Nie, nie, nie. Właśnie pojedziemy do lasu i wytłumaczymy Wam, że niestety w lesie to rządzą zupełnie inne prawa, zupełnie inne. I tam generalnie wjechać nie możecie, jeśli nawet nie ma zakazu. Chyba że jest to droga gminna lub, prawda, droga jakaś powiatowa. No ale jedziemy do Szwajcarii, pokażemy Wam tam fajne te zjazdy, żebyście też mieli piękny wiosenny widok i żebyście wiedzieli, że my naprawdę też pracujemy w terenie. Że nie jesteśmy tylko taką dwuosobową partią kanapowo. Nie, nie. My też do wyborców jedziemy. Słyszałem, taki dwóch, co im nic się nie podoba. Tak jest, na przykład. No. Nam się podoba i się pogoda, tak, jest bardzo ładna. Tak, tak. Szanowni Państwo, zgodnie z obietnicą, my ukryci w lesie, po cichu, prawda, powiemy Wam, jak nie dać się złapać w lesie przez Straż Leśną mandatem. No bo wszyscy myślicie, że jak jest droga do lasu, to możecie sobie tam wjechać i jechać, nawet jeśli nie ma tam znaku zabraniającego Wam ten wjazd. Otóż okazuje się, że to wielka nieprawda, że tak naprawdę o tym, gdzie wolno wjechać do lasu, jeśli nawet nie ma takiego pięknego szlabanu, jak tutaj stoi, decyduje co? Nie kodeks drogowy. Ustawa o lasach, rozdział 5. Ona mówi, że tak naprawdę to jest odwrotnie niż w kodeksie drogowym, że nie wolno wjechać tam, gdzie nie ma żadnego, prawda, drogowskazu czy kierunkowskazu, że nie ma znaku. Lasy Państwowe, jak to wiecie, instytucja, która jest silna, zamknięta w sobie, umundurowana i kręci lody, prawda, nawet z Chińczykami, wywożąc nam to już ostatnie drzewo, tnie co można, to też ma władzę w lesie w każdym prawie wypadku. Otóż okazuje się, że do lasu możecie wjechać tylko tak. Jest droga i jest jak wyraźny kierunek i powiedziane na przykład, że tam proszę do leśniczówki Pranie, 3 km. To znaczy, że do leśniczówki Pranie do parkingu możecie wjechać. Tu do parkingu tak, nie ma znaku dalej, las się zaczyna, a to możecie wjechać w niektórych wypadkach. A w jakich? Otóż musicie mieć wiedzę, czy ta droga, którą tam dalej do lasu moglibyście jechać, jest powiatowa, na przykład gminna, to możecie. Ale jeżeli jest żadną z tych dróg, jest drogą lokalną, to nie możecie, mimo że tam nie stoi żaden znak. Pojedziecie, będziecie ukarani. Straż Leśna przyjedzie i ukaże Was. No dobra, ale mi przyszło do głowy, bo to Ty się przygotowałeś do tej części programu. Tak, dokładnie. No a skąd do cholery ja mam wiedzieć? To czyli co, jadąc do lasu, to ja mam studiować własność terenu i jak nie chcesz zapłacić, to tak jest. Takie prawo jest u nas, rozumiesz? Wszyscy mówią tak, nieznajomość prawa szkodzi, proszę Państwa. Takie jest powiedzenie, nieznajomość prawa szkodzi. Ale to się okazuje, że szkodzi na tyle, że musisz siedzieć, że tak powiem, w internecie, w komputerze albo do smartfona i teraz staniesz przed drogą i mówię, mogę wjechać? Nie. No dobra, to strach, tu droga jaka, lokalizacja, taka numer, no i teraz szukam wykaz, a gmina taka, a w gminie jest wykaz dróg, są drogi gminne, są drogi powiatowe, kwalifikacja i tak zamiast zbierać grzyby, to będziecie siedzieć przed smartfonem i łatwo do tego nie dojdziecie. Tak? Czyli, tak naprawdę, Mirek, tu żadnej rady tutaj nam nie udzieliłeś, oprócz tego, że przedstawiłeś, jak to naprawdę wygląda. Czyli... że do lasu lepiej nie wjeżdżać, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, jeśli nie macie odpowiedniej wiedzy o tej drodze, że zostaniecie ukarani mandatem
za bezprawny wjazd. No ale z tym wjeżdżaniem to pewnie powiem naprzeciw, ale to w ogóle mi też się nie podoba, żeby tam w ogóle wjeżdżać. Po co tam jechać? Na grzyby, no, ale to są na jagody, parkingi. Na ryby. No, no jakie parkingi? Jakie parkingi? No to wszędzie... No, no jakie parkingi? No. To znaczy dojadę do parkingu na zewnątrz, zaśmieconego z bardzo często... Można chwilę przerwać, bo mnie to utknęło. Ja tak sobie pomyślałem, po co właściwie zabronić wjazdu. Poczekajcie, ja nie wiem, czy się nie zabije, drodzy państwo. Z innego poziomu teraz. Z innego poziomu. To jest przypadkowe miejsce. To jest bardzo przypadkowe miejsce. Nieważne gdzie, to wszędzie tak jest. To jest przypadkowe miejsce, gdzie stanęliśmy. To jest w obrębie jednego metra. To jest obręb jednego metra. Ja wcale się nie dziwię, że tam... Wcale się nie dziwię, że nie wolno wchodzić. No dobra. Nie wiem, ja to... A tam, Boże, ten rów tu wygląda jak śmietnisko. A czy ty wiesz, że po tamtej stronie jesteś w mieście? A po tej nie? O, aż do tamtej drogi to jest miasto. I no ale to nie miasto stronie, robi. Ale od śnieża... Ale przecież to się nie śmieci miasto. Tak. Ale w ogóle to ciekawostkę tylko mówię. Ciekawostkę, że tu Szwajcaria, tu las, a po tamtej stronie jeszcze miasto, prawda? Tam jest droga. Nie wiem, się zakwalifikowana. Też ciekawostka. Widzisz, jesteśmy tylko w jednym miejscu, a teraz podejdziesz ale dalej. Ale my przypadkowo tu stanęliśmy tylko. Daleko za zakręty jest taki parking. Zaraz jak pod górkę pójdziesz w prawo i tam w ogóle jeszcze taka rozrywka do lasu. Można w prawo pójść. Tam to dopiero śmieci. Jak stał kiedyś kontener, to wszyscy okoliczni mieszkańcy jak jechali do pracy. Ale mnie to się przypomina, bo się w telewizji trąbi. Wszyscy mówią, jak to nasi politycy się zajęli ETS-ami, ta, emisjami. Ta, Boże, mój kochany, idźcie rowy posprzątać, to więcej zrobicie dla tej przyrody niż te wasze wszystkie pomysły. I młodzież, która jest zaktywizowana i czasem wywożona do lasu i to sprząta, prawda, to więcej robi dobrego jak ta emisja. Niż te całe kurde przepisy dziwnej treści. No ale mówię, pamiętajcie, las nie jest wasz. Nie jest, nigdy nie był i dodaj, nie i to nie jest śmietnisko. Ja jako dziecko czytałem taką fajną książkę Lato leśnych ludzi, ale ona była wydana przed wojną i ona mówiła o przedwojennych leśniczych, bardzo przyjaznym tym dzieci i tak dalej. Mówią, no i tak bardzo zafascynowany tym byłem i później jak dorastałem i poznawałem tą siłę lasów leśnych, prawda, na własnej skórze i ich sposób działania, to pomyślałem, że coś się gdzieś wykrzywiło chyba, że lasy państwowe nie są przyjazne, że tak powiem, zbieraczom grzybów. Że ty czytałeś życie Stalina. Dokładnie nie czytałem, ale pamiętam, byłem fanem bibliotek, prawda? Nawet jeszcze w szkole średniej, to pamiętam, że jako dzieła wybrane to Karola Marksa na górnych półkach przy każdej bibliotece stały. Potem chyba to spalili i to były takie książki niedotykane, nieruszane, ale zawsze górne wszystkie półki, jak kamerą ktoś zbierał, to były. Korzystając z okazji to... Marksa, Engelsa, Stalina. Drodzy państwo, byłem kiedyś mały i chodziłem do szkoły. Zdarzyło się. Cieszę. I to 8 klas skończyłeś? 8. Bo przed wojną było 6 nie, i to był super rok. Aż tak stary nie jestem. Porządna podstawa. No i umęczon przez tych wszystkich pedagogów, ja ich, oni mnie, był trzeba się nauczyć życiorysu Edwarda Gierka. To był taki człowiek, tak? Polityk. Był Edward. No i czytam ja ten życiorys tego człowieka i na samym początku to, bo to jest najlepsze. A mnie jeszcze? Nie. Słuchaj objęło. Chwilę. No i ten życiorys jest tak. Po ukończeniu wszelkich szkół podstawowych, słuchajcie, ja jako małe dziecko nie mogę to coś. Jezu, tu ile tych szkół podstawowych jest? Jaka jeszcze straszna droga mnie czeka, jak ja tylko pierwszą poznałem. A on wszelkie ukończył szkoły podstawowe wtedy. Widzisz, o to tak właśnie dobrze napisać, to jak znalazł. Ja ci powiem tak, ja rozumiesz, no trochę starszy od ciebie, emeryt, ja zaliczyłem rosyjskiego naukę, bo angielskiego nie podałeś, szkołę podstawową jest chyba ze 3 klasy, rozumiesz? I 5, bo technikum kończyłem, jeszcze klas w szkole średniej. 8 lat izuczałem ruski język, nie? Ale z tego jednego pamiętam, jeszcze z podstawówki mówi, że taki był nauczyciel i nauczył, że zima, po rosyjsku to brzmi groźnie. Idiot, podyrewi, jak szagajet, tryszczit po zamiorzłej wadzie. I jarko jest słońce, i graje z kosmato i jewo baradzie. To Dziadku Mrozu było. Zaraz na tą ruską flagę jeszcze wyciągnie. Patriota lokalny. Bardzo, bardzo nie było, ale tak właśnie. I to niestety musimy powiedzieć, że zarówno ty i ja bardziej.
to my jesteśmy ofiarami. Zrażeni. Tak. Ofiarami. Jesteśmy ofiarami. Chociaż tego mi ustroju. To się przydało, bo przynajmniej wiem, jak ktoś krzyczy paszczu, tak. Paszczu, to wiem, że chodzi tak. O buzię. Wiesz, to jesteśmy ofiarą ustroju socjalistycznego, u nas się nazywa, jesteśmy ofiarą komuny i jesteśmy potem tacy... zmian, tak, przemian tak, i na koniec... I tak naprawdę jesteśmy postkomuna. No postkomuny. I ofiarami ciągle. Ofiary, no i z młodymi języka wspólnego mieć nie będziemy. Dobra. Bo ten homo sowieticus w nas niestety się zagnieździł i nie ma żadnego antybiotyku na niego. Kurde, ciągle w głowie gdzieś to wraca. Powiem co? Tak, podsumowując całą rozmowę, Ziemia, drodzy Państwo, wyciągnie wszystko. Jest to krągła. Ale i wszystko wyciągnie. Wyciągnie, Ziemia wyciągnie. Tak. Wszystkiego dobrego. Mirek, pozwolisz, że zabiorę tu do pracy. Do pracy? Ale to powiesz w domu. Nie wiem, już jak wyjąłem to z robu, to zabiorę. Kupię jednorazowo i nie będziesz musiał oddawać. Czyli zajęliśmy się sprzątaniem świata, żeby nie być gołosłownym, prawda, że nie tylko gadamy, ale i sprzątamy. O, jeden rów wysprzątaliśmy, ale on tak to pójdzie aż pod szypliszki. Ty, zabrakłoby, rozumiesz, tego auta, żeby tutaj jest to na pewno. Na pewno, no ale to wiesz, no, są młodzież z workami. Ale tutaj masz włączony mikrofon? Masz włączony? Mam. To może nie sadzić drzewa, śmiecie zbierać, co? Taką akcję zrobić. Taką akcję, społeczną, i wystarczy, w mieście. Bo tu jest miasto jeszcze po tamtej stronie. Możemy może nie zbierać. Drzewa, z, tylko śmiecie. Nie? Bo drzewa sobie poradzą bez tak. Nas. Ale ze śmieciami trudno. Tak jest. To tym niemiłym akcentem jedziemy. Tak.